Na mieszkańców Rzeczpospolitej obojga narodów czychały liczne niebezpieczeństwa. Wiele z nich zagrażało bezpośrednio życiu. Istniał jednak los gorszy niż śmierć. Było nim zniewolenie i porwanie przez najeźdźców z Hanatu Krymskiego, czyli tzw. Tak tatarski jasyr. Tatarzy już od średniowiecza regularnie najeżdżali południowo-wschodnie ziemie dawnej Rzeczpospolitej. Andrzej Frycz-Modrzewski pisał w drugiej połowie XVI wieku, że Tatarzy to jest nasz stały nieprzyjaciel, który ani zadość uczynienia swym żądaniom się nie domaga, ani wojny przez posłów nie wypowiada i raczej rozbój na naszych ziemiach uprawia. I rzeczywiście, tatarscy łupieżcy stanowili ogromne zagrożenie dla naszego kraju. A przede wszystkim jego mieszkańców. W dzisiejszym materiale z serii Encyklopedia Staropolska opowiem Wam o tatarskim jasyrze. Odcinek wzbogacał ujęcia kolegiaty świętego Marcina w Opatowie, w ziemi sandomierskiej. Opatów, jako jedno z wielu miast dawnej Rzeczpospolitej, doświadczyło w swoich dziejach najazdu tatarskiego. Miało to miejsce w 1502 roku. Miasto zostało wówczas niemal całkowicie zniszczone. Współczesne pozostałości dawnych murów miejskich oraz bramy są efektem odbudowy po tym fatalnym zdarzeniu. Tatarzy. Na myśl o nich w dawnej Rzeczpospolitej jeżył się włos na głowie. Półdzicy najeźdźcy z Krymu regularnie atakowali nasz kraj. Chodziło im nie tylko o zagarnięcie dóbr materialnych. Ich celem byli przede wszystkim ludzie. Setkami i tysiącami uprowadzali obywateli dawnej Rzeczpospolitej. Dla Tatarów podobne najazdy miały duże znaczenie ekonomiczne. Nie rozwinęli oni bowiem na swoich ziemiach gospodarki rolnej. Także hodowla zwierząt prowadzona była w dość prymitywny sposób. Tatarzy żywili się rozbojem, a plonem tatarskim byli przede wszystkim niewolnicy. Uprowadzanie mieszkańców naszego kraju, a także Moskwy, Wołoszczyzny i innych ościennych krain, było procederem, na którym można było nieźle zarobić. Tatarzy w pełni z tego korzystali. Wycieczki na ziemię Rzeczpospolitej Obojga Narodów i branie ludzi w jasyr, czyli w niewolę, były dla Tatarów sposobem na życie. Regularnie przedostawali się oni na południowo-wschodnie kresy owianymi złą sławą szlakami wołoskim, kuczmańskim, czarnym czy murawskim. Ogarniali wsie, miasta i dwory. Tam, gdzie przejeżdżali, zostawiali za sobą rozpacz i ludzki płacz. Wyprawy tatarskie miały różną skalę. Te najmniejsze organizowane były z inicjatywy pomniejszych dowódców. Zazwyczaj miały ograniczony zasięg, nastawione były na zdobycie maksymalnie kilkuset niewolników. Największe, organizowane przez Hanów, dosłownie zalewały kraj. W ich wyniku do niewoli mogło się dostać jednorazowo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W XVI i XVII wieku Tatarzy zorganizowali niezliczoną ilość najazdów o różnej skali. Tatarskie wyprawy były więc prawdziwą plagą. Taktyka najazdów niemal zawsze wyglądała tak samo. Ordyńcy po wkroczeniu na wrogie ziemię zakładali tzw. Tak kosz, czyli rodzaj warownego obozu oraz magazynu logistycznego. To z kosza wysyłali w teren rozbójników, których celem było zagarnianie dóbr i branie ludzi w niewolę. Gdy nasycili się łupami, zwijali kosz i wracali na ziemię hanatu krymskiego. Po drodze unikali jak mogli starć z większymi kupami wojska Rzeczpospolitej. Rycerze sarmaccy dobrze znali ten sposób wojowania i czasem potrafili mu się przeciwstawić. Najprościej było to zrobić wówczas, kiedy Tatarzy wracali już obciążeni łupem i spowalniani wziętymi jeńcami. Tak było pod Łopusznem w 1512 roku, czy pod Martynowem w roku 1624. To ostatnie zwycięstwo odniesiono nad Ordą pod dowództwem samego hana Kantymira Mirzy, która bezlitośnie złupiła środkowo Małopolskę. Na wracających z wyprawy Tatarów Kantymira zasadził się sam Stanisław Koniec Polski, wówczas hetman polny koronny. Na czele wojsk kwarcianych i prywatnych obsadził on przeprawy na Dniestrze w pobliżu Martynowa. Tatarzy wpadli w pułapkę i zostali wybici do nogi. Zmuszono ich do porzucenia łupów oraz jasyru. Na okolicznych drogach, jeszcze przez długi czas, zalegały wozy pełne dóbr oraz szwędali się ludzie, którym wrócono wolność. Bitwa pod Martynowem z 1624 roku była jednym z wielu starć między wojskami Rzeczpospolitej a Ordyńcami. Jej rezultat był szczęśliwy. Tysiące wziętych do niewoli ludzi zostało uwolnionych. Jednak wielu innych, wcześniej i później, nie miało tego szczęścia. Szacuje się, że od końca 15 do końca XVII wieku tatarzy mogli wziąć w niewolę nawet 2 miliony obywateli Rzeczpospolitej obojga narodów. Los tych ludzi nie był godny pozazdroszczenia. Tatarzy spadali na wsie i miasta jak grom z jasnego nieba. Chorych i starszych zabijali niemal od razu. Pozostałych formowali błyskawicznie w kolumny marszowe i uprowadzali. W zachowanych źródłach istnieje wiele opisów tatarskiego bestialstwa. Żony i córki gwałcono na oczach mężów i ojców, obrzezywano dzieci, zabijano najsłabszych, niezdolnych do dalszej podróży. Ekonomice Jakuba Kazimierza Haura z drugiej połowy XVII wieku pozostał opis postępowania z najmniejszymi dziećmi. Tatarzy wrzucali je jak zwierzęta do worka, po czym taki ładunek przerzucali przez grzbiet tatarskiego bachmata. Więźniowie byli ustawicznie bici. Ci, którzy nie mieli siły iść, byli mordowani. Podczas podziału łupów na zawsze rozdzielano rodziny. 17 wieczny pamiętnikarz Joachim Jerlicz wspomina, że brańcy potrafili masowo ginąć, zanim w ogóle dotarli do ziem Hanatu Krymskiego. Jeńcy ginęli w tysiącach, na przykład od mrozu, a trudy podróży były dopiero początkiem niewolniczego losu. Nieszczęśnicy trafiali zazwyczaj do Imperium Osmańskiego, którego gospodarka oparta była na eksploatacji brańców z różnych stron Europy i Azji. Tatarzy zapewniali dopływ żywego towaru na tureckie place targowe w Stambule, Kafie czy Kili. Tak proceder ten opisywano w monarchii tureckiej z 1668 roku. Tatarzy, ustawicznie wpadając w kraje sobie przyległe i zabierając z sobą cokolwiek, natrafią ludzi, tak mężczyzn, jak i białych głów, zaraz ich posyłają na sprzedaż do Konstantynopola jako najlepszy ziemi swojej towar. Na tureckich targach niewolników, ludzi porwanych z ziem Rzeczpospolitej, traktowano jak bydło. Rozbierano do naga, dokładnie oglądano w poszukiwaniu wad. Oceniano stan zdrowia i przydatność do konkretnej posługi. Tatarscy, żydowscy, tureccy i ormiańscy kupcy najwięcej płacili za urodziwe kobiety i silnych mężczyzn, nieco mniej za dzieci i osoby starsze. Los jeńców zazwyczaj był tragiczny. Mężczyźni mogli trafić na galery, gdzie pełnili rolę wioślarzy. Kobiety, szczególnie ładniejsze, przeznaczano do roli niewolnic seksualnych w tureckich haremach. Zdarzało się, że dzieci kierowano do specjalnych szkół wychowujących przyszłych janczarów lub sipachów. Więcej szczęścia mieli ci, którym przypadła rola pomocy domowej, czy praca w rzemiośle lub na roli. W 1586 roku Jan Kochanowski wydał swoją słynną pieśń o spustoszeniu Podola. Była to reakcja poety na wielki tatarski najazd, który miał miejsce w roku 1575 podczas bezkrólewia. Jeden z fragmentów tego wiersza opisuje co stało się z ludźmi wziętymi wówczas w jasyr. Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano, drugie do hordy dalekiej zagnano. Cury, szlacheckie, żal się mocny Boże, psom bisurmańskim brzydkie ścieloło łoże. Dla wielu schwytanych Stambuł stanowił pierwszy przystanek w podróży. Ludzie, których nabyli kupcy z Tunisu, Algieru czy Egiptu, trafiali ostatecznie do najdalszych zakątków Imperium Osmańskiego, by tam w lepszych lub gorszych warunkach dożyć reszty swoich dni. handlarze niewolników znali sposoby na poprawianie swojego towaru. Turek Ewlija Czelebi w swojej księdze podróży z pierwszej połowy XVII wieku opisywał, jak 40- i 50-letnich brańców kozackich najpierw obmywano w łaźniach, później masowano, usuwano brody i wąsy, wszystko po to, aby upodobnić ich do młodych pacholąt. Podobnie postępowano z kobietami. Niewiastę taką, co już 7 albo 8 razy rodziła, z piersiami niczym torby obwisłymi, prowadzą do łaźni, a po kąpieli poddają jej twarz, oczy i dolną część ciała zabiegom. Tymże sposobem przeobrażają ją w niewinną dziewicę o licach jak rubiny i piersiach jak pomarańcze, po czym przeoblekają ją w suknie obcisłe i barwne oraz na ławę sadzają, gdzie się niewolników sprzedaje. Potem taka stara, wynędzniała kobieta urodziwą dzieweczkę udaje. Uczciwie należy przyznać, że nieliczni, którzy przeżyli piekło wzięcia wiaser, a później targu niewolników, trafiali w ręce panów łagodnych. Taki los spotkał chociażby szlachcica Stanisława Druszkiewicza, który do niewoli dostał się dwukrotnie: po bitwie pod Żółtymi Wodami w 1648 roku oraz po bitwie pod Batochem, cztery lata później. Jego los, jak opisywał, nie był aż taki zły. Jego pan okazał się bardzo szczodrym i dobrym człowiekiem. Co ciekawe, część niewolników, którym udało się w jakiś sposób wydostać z niewoli, decydowało się na pozostanie w Imperium Osmańskim. Jezuita Stanisław Solski, przebywający w Stambule w latach 1654-1662, referował o spotkaniach z takimi poturczeńcami, którzy przechodzili ostatecznie na islam, po czym zajmowali się handlem lub rzemiosłem. Do Rzeczpospolitej, tacy ludzie zazwyczaj zwyczajnie nie mieli po co wracać. Ich domy były spalone, ziemie zagarnięte, rodzina zabita lub rozproszona. W tej sytuacji decydowali się na nowe życie w nowej ojczyźnie. Ostatnie najazdy tatarskie na Rzeczpospolitą nastąpiły między 1698 a 1699 rokiem. Podpisany krótko potem Traktat Karłowicki ostatecznie zakończył zmagania polsko-turecko-tatarskie. Trwające ponad dwa wieki wyprawy ordy ostatecznie przeszły do historii. Zanim jednak do tego doszło, awantury Ordyńców zamieniły w piekło życia setek tysięcy obywateli Dawnej Rzeczpospolitej bez względu na stan czy pozycję społeczną. Znacznie osłabiły też potencjał gospodarczy południowo wschodniej części kraju. Odcisnęły swój ślad także w polskiej kulturze. Najazdy tatarskiej branie wiaser stało się motywem wielu dzieł malarskich i literackich. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, serdecznie zachęcam do subskrybowania. Według moich YouTube'owych statystyk, aż połowa oglądających nie subskrybuje kanału. Jeżeli więc należysz do tej grupy, to bardzo proszę Cię o subskrypcję. Dzięki temu moje materiały będą mogły trafić do znacznie większego grona potencjalnych odbiorców, a my wspólnie będziemy mogli rozsławić imię dawnej Rzeczpospolitej na polskim YouTubie. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Czołem!